Andrzej Strumiło, polski malarz, grafik, rzeźbiarz i pisarz. Człowiek wielu talentów. Urodził się w 1927 roku w Wilnie. Jest profesorem kontraktowym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Swoje prace wystawiał w największych galeriach świata. Zwiedził kilkanaście krajów, m.in. Chiny, Japonię, Wietnam, Syrię czy Indie. Pracował m.in. jako kierownik pracowni graficznej ONZ w Stanach Zjednoczonych. Laureat wielu nagród, zdobywca wielu odznaczeń. Honorowy obywatel miasta Suwałki. Obecnie mieszka w Maćkowej Rudzie, gdzie pracuje nad swoimi kolejnymi dziełami. Moim pierwszym gościem dzisiaj jest profesor Andrzej Strumiło. Dzień dobry, panie profesorze. Moje uszanowanie panu. Panie profesorze, Chiny, Mongolia, Indie, a teraz malutka Maćkowa Ruda. Jak to się stało? Jeszcze musi pan dodać Japonię, Tajlandię, Stany Zjednoczone. Kaukaz, Stany Zjednoczone, kraj Chabarowski, Syrię, Turcję, masę jeszcze moich podróży innych, europejskich oczywiście. Człowiek, wie pan, ciąży do miejsca urodzenia i do miejsca dzieciństwa i młodości, bo zazwyczaj są to najszczęśliwsze lata w życiu. Ja miałem przyjemność, jeżeli tak można powiedzieć, urodzić się w Wilnie. I wychowałem się na ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. I lata dziecięce i młodzieńcze tam właśnie spędziłem. I silny wpływ atmosfery, klimatu, ludzi, pejzażu powodował, że tęskniłem do tego, a nie mogłem tam pojechać. Także zbudowałem dom, czy osiedliłem się możliwie blisko krainy szczęśliwego dzieciństwa. Czyli to w gruncie rzeczy taki patriotyzm lokalny jest. Myślę, że tak. Można to powiedzieć, że jest to moja mała ojczyzna, albo druga ojczyzna, albo mała ojczyzna. Właśnie początkowo siedziałem na Mazurach. Mazury były łatwiej dostępne i puste. Dzisiaj Suwalszczyzna jest bardziej spokojna i kameralna niż Mazury, więc osiedliłem się na Suwalszczyźnie. To czym, zdaniem pana profesora, jest patriotyzm? Czy to jest pojęcie, które można zdefiniować? Niektórzy mierzą patriotyzm wrogością wobec sąsiada. Czyli szukają przeciwstawienia miłości własnej ojczyzny, własnego kraju, a jednocześnie wrogości. Na zasadzie kontrastu szukają tego emocjonalnego stosunku do rzeczywistości ojczystej. Dla mnie to jest dość trudno określić, czym jest patriotyzm. Jest to solidarność z kulturą, solidarność z historią, solidarność z miejscem, solidarność z ludźmi. Na to się składają i nasze przyjaźnie, i nasze rodziny. To jest taka wartość wielka, która rozciąga się w czasie. Każdy chce zawłaszczyć pierwszeństwo dla siebie. Każdy uważa, że on jest jedynie patriotą, ktoś nie jest patriotą. Jest problem też i tolerancji wewnętrznej do pewnych granic, tej solidarności narodowej, plemiennej. W jednym z wywiadów znalazłem, powiedział pan, że Azja uczyniła z pana innego człowieka. Ja chciałem zapytać, na czym ta zmiana polega? Azja może nie uczyniła całkowicie innego człowieka. Widocznie ja czegoś takiego szukałem, co było już w moim wnętrzu, bo na marginesie podróży muszę panu powiedzieć, że my podróżując potwierdzamy siebie, albo szukamy siebie, albo wykonujemy coś, co było jak gdyby z góry przewidziane naszym losem. Nie jest to determinacja ostateczna, ale jest taki wierszyk, w którym napisałem, że a my niewolni, nieposłuszni, tam podążamy, gdzie jesteśmy. Czyli nasz bunt w gruncie rzeczy jest drogą do samego siebie. Czego nauczyła mnie Azja? No, oprócz specyficznych doznań estetycznych, bo to jest niezwykle piękna kultura, urozmaicona, bogata, to bardzo tak schematycznie mówiąc, postawa filozoficzna Azjaty w tych wykształconych, klasycznych formach
polega na umiejętności rezygnacji. Umiejętności wyboru, umiejętności rezygnacji, na pogodzeniu się z losem. Natomiast ja specjalnie po wielu podróżach azjatyckich chciałem pojechać na zachód, pojechałem do Stanów Zjednoczonych w zupełnie innych warunkach. Parę lat tam przepracowałem. No i widziałem społeczeństwo zupełnie inne, społeczeństwo dążące do zaspokojenia potrzeb. I to jest taka wielka, wielka różnica. Co to mnie czego mnie to nauczyło? Nauczyło mnie do tego, że należy iść drogą środka. To znaczy umieć zrezygnować i umieć się cieszyć czymś, co jest dostępne, a nie przekracza naszych sił, nie przekracza naszej możliwości. Tutaj tu drogę środka pan znalazł między Chinami a Stanami? Myślę, że tak. Wie pan, ja chodziłem po sklepach nowojorskich i próbowałem liczyć typy szczoteczek do zębów i naliczyłem ich około 120 czy ponad 120 i przestałem liczyć. Jest to piękny dowód tak, sprawności jak gdyby, i tego bogactwa rynku, a jednocześnie jest to rozrzutność no i w pewien sposób oszukiwanie ludzi, że potrzebna jest tylko taka, albo ta jest lepsza, albo tamta jest najlepsza. Tymczasem w Indiach jest tak, że jest takie drzewo, które ma paleczki czyszczące zęby. I Hindus rozcina sobie tę paleczkę na parę części i czyści sobie zęby tą paleczką. Największy sukces profesora Andrzeja Strumiły. Sam fakt, że żyję, że przeżyłem, że cieszyłem się względnym zdrowiem. Ja cieszę się w końcu tym, że przeżyłem ten czas. Bardzo ciekawie, bardzo różnie. Bo pracowałem w zawodzie. Może nie spełniłem się jako wybitny twórca w jednej z dziedzin sztuk wizualnych, ale próbowałem bardzo wielu rodzajów sztuki i to były wspaniałe doświadczenia i z tego tytułu miałem też radości, bo udało mi się zrobić i piękne książki, i jakieś scenografii, i realizacje malarskie, i rzeźbiarskie. Organizowałem bardzo wiele wystaw. Mówimy o sukcesach, o radościach. Musimy zapytać też o porażki. Były takie w pana życiu? No człowiek bardzo by chciał, żeby jego następcy byli lepsi od niego. To jest niby tak, tak by się chciało. I nie zawsze mi się to udawało. Ja uważam, że szczęście moich dzieci czy moich wnuków no jest nie takie, jak bym chciał. Chciałbym dla nich lepszego życia i lepszej pozycji społecznej i większego spełnienia. Więc to na pewno nie jest porażka, tylko to jest, no tak się w końcu w życiu ułożyło. A miłość to jest malarstwo, sztuka? Jeżeli chodzi o miłość, no na pewno malarstwo było moją pierwszą miłością. To czyste malarstwo kreatywne, malarstwo laboratoryjne, wolne od nakazów. Stale czułem się człowiekiem awangardy, od dawna, pomimo tego, że potrafiłem zrobić i rzecz w konwencji, powiedzmy, warsztatu tradycyjnego, jeżeli trzeba było. To właśnie moja wielka miłość, wielka przygoda, sztuka. Do dziś też. Do dziś to daje mi ogromną radość. Praca malarska, obcowanie z płótnem, z farbem i z pędzlami. Ja jestem niezmęczony. Ja nie wiem, mógłbym robić 2-3 doby bez przerwy, bez jedzenia, bez picia i bez spania. Pracować, tak mnie pasja ciągle satysfakcjonuje. A tak się jeszcze zdarza, że 3 dni pracuje? No może nie 3, ale dzień i noc czasem się zdarza pracować, bo jeżeli mam możliwość, to... Czyli wiemy, awangarda i malarstwo to miłość Andrzeja Strumiły, tak. Bezosobowa. A osobowa, ta miłość ludzka, osobowa? Osobowa, oczywiście, że każdy człowiek w swoim życiu, właściwie każdy człowiek w swoim życiu, szczególnie młody człowiek, spotka partnera, szuka partnera. To jest naturalne. Ja znalazłem na studiach koleżankę z pracowni, która
została moją żoną i która spędziła ze mną kilkadziesiąt lat, około nie wiem, prawie 60. Zmarła, odeszła po zresztą tragicznym wypadku i po wielu, wielu latach kalectwa, ale pozostała w mojej pamięci jako matka moich dzieci, jako towarzyszka młodzieńczych eskapad i jedyna kobieta, która mnie w pełni służyła i w pełni cieszyła. Była partnerką. Nawet w zawodzie pewne rzeczy robiliśmy razem, ona pomagała mi w moim życiu. Czyli prawdziwa towarzyszka życia. Tak. Bardzo, bardzo mi jej brakowało i po paru latach, jak to człowiek jest ułomny, słaby, pustki nie znosi, też znalazłem kobietę, która chciałaby, czy chce kontynuować swoje życie w związku ze mną. Próbujemy. Nie jest to łatwe, bo człowiek nie jest już tak elastyczny. Jest daleki od tego romantycznego uniesienia. Nie ma tej swobody, ani tych sił witalnych. Ma swoje jakieś zaszłości, gorycze. No ale próbujemy. Zaczęliśmy tak górnolotnie od patriotyzmu. Czy można zdefiniować za tym miłość? No to jest potrzeba, oddanie, poczucie jakiegoś związku wzajemnego. To też nie bardzo można powiedzieć, jak to jest z tą miłością. Nie bardzo. Tego nikt nie wie. Jest to zdolność do poświęcenia. Patriotyzm też to jest zdolność do poświęcenia. Często jedno i drugie jest irracjonalne, bo jest to potrzeba wewnętrzna człowieka, bez względu na korzyść. Był rok 1927, mówi pan profesor. To tak. Ten rok udało się ukraść pani matce. Tak. Znalazłem informację, że 60 kilometrów od Wilna pan profesor się urodził, nie w samym Wilnie. Nie, w samym Wilnie. W samym Wilnie. Tak, z tym, że dziecięce lata wczesne spędziłem na ziemi święcieńskiej. Moja mama bardzo, byłem pierworodnym synem, i mama bardzo mnie lubiła, cieszyła się, że jestem. Mama czytała mi Cervantesa, Don Quixota i nauczyła mnie czytać i pisać. Ja mając lat 6 udałem się do szkoły. W szkole oczywiście okazało się, że jestem przygotowany. I przenieśli się po 2 tygodniach do drugiej klasy. Czyli mając 6 lat, byłem już w drugiej klasie. Wróciłem do domu zadowolony i mówię tak, mamo, jak tak dalej pójdzie, to w ciągu roku skończę szkołę. Swoją mamę wspomina pan jako pierwszą nauczycielkę, a tatę? Tata mój zginął w 20 roku, musiał uciekać z Mińska, czy emigrował z ziemi mińskiej, zresztą był w wojsku. W dywizji litewsko-białoruskiej, jak sądzę, bo to ta formacja wtedy w Mińsku została sformowana. W 1939 roku uciekł na Litwę, bo bał się, że go złapią za te i ucieczkę, i służbę w wojsku, i pracował w wileńskiej dyrekcji poczty, telegrafów. Ale jak przyszli Rosjanie po raz drugi, front wrócił, no to on został jednak aresztowany, posiedział w Nowogródku w więzieniu i bez sądu został zesłany do Kotlasu, do Komi SSR. I tam po roku ciężkiej roboty w lasach zmarł, mając lat 46. Mówiliśmy już o miłości, o patriotyzmie. Jeszcze jedno pojęcie można zdefiniować takim oddaniem i zdolnością do poświęcenia – przyjaźń. Spotkał pan na swojej drodze przyjaciół, prawdziwych, szczerych przyjaciół? Wie pan, miałem przyjaciół. Miałem przyjaciół, chociaż to były przyjaźnie, może nie. Ja byłem ruchliwym człowiekiem. Zmieniałem miejsce zamieszkania, zmieniałem pracę. Także miewałem wielu przyjaciół po drodze. Natomiast trudno powiedzieć, że mam przyjaciela, który do dziś żyje. Może mój największy przyjaciel z okresu młodości odszedł.
Natomiast na pewno przyjacielem była moja żona. Nie ulega wątpliwości, że to był przyjaciel spódnicy. No, nie wszyscy przyjaciele muszą być akurat spodnia. A takich przyjaciół fałszywych na swojej drodze też pan miał? Nie, chyba nie. Nie. Takich specjalnie, takich fałszywych, którzy mi zrobili jakąś wielką krzywdę, nie miałem. To tylko pogratulować. Miałem na ogół, tak wszystko było. Byli ludzie bardziej chętni, niechętni, zawistni, obojętni, cieplejsi, chłodniejsi. Zwiedził pan cały świat w gruncie rzeczy. Widział pan najpiękniejsze rzeczy na świecie. A jest coś, o czym marzy jeszcze Andrzej Strumiło? Nie powiem, że o spokoju, bo taki jest wiersz Lermontowa o tym żaglu, który a on bezumny i szczyt bury, jak budto w bury jest spokoje. Czyli a on szalony szuka burzy, jak gdyby w burzy był spokój. Więc właśnie ten ja czasem szukam tego spokoju właśnie w działaniu nawet i w tym próbie sił w walce. Czego ja bym pragnął? No, najbardziej bym pragnął chyba pracy. Pracy twórczej, takiej eksperymentalnej, swobodnej, wolnej, malarskiej, rysunkowej, kreowania czegoś, próbowania. Dlatego też w tym roku zrobiłem bardzo dużo nowych obrazów, chcę panu powiedzieć. Drobne sprawy wypierają większe. One pozornie są łatwiejsze, albo też doraźne, albo konieczne, natomiast zapominamy o tych generaliach, o tych wielkich rzeczach, które powinniśmy dokonać. Dlatego też oczyszczenie się, oczyszczenie pola wokół siebie, to jest moje pragnienie. Tego życzymy. Dziękuję serdecznie za rozmowę.